No, witajcie! Jesteśmy po raz kolejny w wyścigu. Tym razem niestety jeszcze dwa wyścigi nam zostały. Jesteśmy dwa wyścigi przed 370. A teraz wszedłem sobie zrobić inny wyścig. Mianowicie S-kom, moim GTR-em. Tak o, dla rozluźnienia. Także mam nadzieję, że wyścig wyjdzie dobrze, że wszystko się uda. A kompanię restartowałem, tak jak mówiłem. Także jazda. Świeciło się tylko w jednym Ale już oknie. się, że to był błąd, że nie zrestartowałem gry. Ej, w sensie, no gry, dobrze mówię. Źle powiedziałem wcześniej z kompem. Ale ładnie wyszliśmy jak rakieta wtedy. Ale weźmy drafta w niego. Te drafty są niebezpieczne, bo ciężko czasami. No właśnie i... Na samo. Nie jest drogi. No dobra, jedziemy z draftem. Nie będziemy się dawać. A to był bez sens. Nie wyprzedzę go. Za dużo błędów. Miałem zagrać dla wychillowania, ale widzę, że będzie chyba pięcie lekkie. Tamten co wjechał. O! Teraz idealnie będzie. Ma być idealnie. Ale jestem zły. I
Ja pierdolę, pieprzony opór. No, jakieś cięcia mam. Nie wierzę. Pierwsza, albo już mi się nic nie uda. Masakra. Ile błędów popełniłem. Wstyd normalnie. Nie spychaj mnie, pajacu. Ja nie lubię takiego toksycznego czegoś. Dobra, też jestem toksyczny w sensie słownie, ale... No cholery, nic mi nie robię. Jadę sobie spokojnie. A gość jedzie i popycha. Za samo gdzieś zacząć toksycznie grać. Jeżeli tak bardzo chcą. No i ten typek za mną też nie może wygrać. Nitro nie będę mieć.
Dobra, nie mogę żadnego błędu wykonać. Wygramy chyba. Dobra, pierwsze miejsce będzie mieć. Jeżeli dobrze obliczyłem. Bo sama miał pierwsze przy pierwszym wyścigu. Krysnicki miał pierwsze przy drugim wyścigu. I ja mam pierwsze przy... Czekajcie. Nie, bo sama spadł. Też nie. Ja byłem drugi, a Krysnicki był wtedy trzeci. Więc punktacyjnie chyba pierwszy będę. Tak mówiłem, to jest drugi i o sama trzeci. Osik. Dobra, musimy B robić. Tylko dwa wyścigi. Jeden odcinek poświęcimy całkowicie na Nissanku. O, w ogóle może milion odbieram. Dobra, mam nadzieję, że będą dziesiętni. Na rękę muszę począć, od tego pada. Lipson. Z kim ja mam jeździć? Nie chcę. Mnie tylko B interesuje. Dobra. Naprawdę wyszli. Tylko dwa wyścigi, no. Nie chce mi się lobby zmieniać. Nie lubię tej zależności, bo tam już bym chociaż zagrał, no. O nie, nie mogę zagrać, bo trzeba do cholery mieć tych graczy. Co, jak gra będzie martwa, to nie będę mógł jeździć?
Dobra, będziemy do skutku próbować, no. Niestety, ale tutaj nic już nie zdziałamy. Co jest irytujące trochę, bo... to nie wiem w sumie, co mam z tym zrobić. O, mamy kogoś. Dzięki, ziomek. No, może nawet dam cię wygnać. Jechałem z kimś Ifomashim. Dobra, damy radę. Proszę, błędy będę popełniać. Tak jak teraz. Czemu muzyki nie słyszę? Chyba szybko. Po prostu chcę. Dobra. Chyba za głośno. Albo i nie. A może i tak? Nie wiem. Kurde. Czy mnie trafił w zakręcie?
nie zrozumiem genezy wjeżdżania tam na górę. To jest ryzykowne i nie warte. Oni zyskują tylko trochę nitro i tracą na czasie. Więc masz, jak masz dobre nitro, to wtedy możesz wyskoczyć, ale jak nie masz dobrego nitra, a stanem, że ma na pierwszym poziomie, to nie wyskoczysz dobrze. I nie jest to warte. Zmienimy jeszcze na to i to zmienimy na tam. Czelaj. Testa. Para pod głaszem. But you care of us. I want to thank the Story Still Far, the Story Still Far crew for doing this whole tour with us. Amazing group of dudes. Amazing band. Keep an eye out now. And I want to thank the best fucking crew on the planet, the Rising Against crew, for making sure this can happen every day. These guys have been tirelessly to make sure this shit happens. And it almost, sometimes it almost doesn't happen. These guys make sure it fucking happens. So without them, there is no us. This one's gonna rise against the crew for another great fucking tour. And thank you for them to be a part of our kicking off here and standing up for the man. So this one's for you guys. Jedziemy. Tam, 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 tam. Ale jest przy takich nutach na 60 grać. Szkoda, że Need for Speed zrezygnował z rokowych nut. One robiły naprawdę mocną robotę. Tak, ładna playlista znudziła mi się po jednym dniu grania. Beznadziejna i powtarzalna jak cholera. Ostatni wyścig, by uzyskać Nissana 370Z. Także mam nadzieję, że się uda. Teraz znaleźć jakiegoś szybkiego gracza, zrobimy go i będziesz coś. Jeszcze jeden.
żeby się to znalazło. A, dobra. Dobra. Let's go. Ostatni wyścig. Nieważne, czy wygramy, czy przegramy, odblokujemy nowy samochód. To jest samochód moich marzeń. Let's go. Nie patrzyli intrusa, że... A, to znowu on. Myślałem, że brakuje. Oj, ale to nie fajnie wyszło z drugiej strony. On cały pas zajmował. Jeszcze tylko dwa wyścigi. Jeszcze dwa wyścigi. Zrobimy coś niesamowitego. O, osiągniemy cel. Let's go, let's go, let's go. To jest. Opuścił grę. Ara, najważniejsze, że mi zaliczy zadania. Samotne wyścigi.
dlatego nie lubię tej góry. Ciężko to się dobrze dołączyć. Coś innego. Spróbuję teraz dwa razy na razie wjechać. Widzi to? Pa, raz tak i raz tak. Tylko przy większej prędkości. To fajnie działa. Jeszcze raz. Pierw tak i tak. Dobra. To może być ciekawy sposób. Miasto nienawidzi nas, a kiedy my gitarę jedziemy. Wtedy ci ludzie, nie wiem, szajby dostają. Skończyć to trzeba szybko. No, zauważyłem, że mam problem ze startowaniem. W ogóle zastanawiam się, kiedy uśmiercę tę grę. Hit chyba padł po półtora roku? Albo dwa lata dożył? Przestali już wspierać oficjalnie? 2015? No 20... Rok temu tego. Skończyli wsparcie dla tej gry. Czyli dwa lata pożyło. I to było dziwne. W ogóle Electronic Arts lubiły się uśmiechać wszystkie swoje gry. Anthem i te sprawy. Dobra. 20% i mamy Z 370 Z. Nie trzeba cały czas zepnąć na starcie. Wow. GG. Czas odbakowy. Czas jechać do sklepu. Ulala. Hehe.
jedziemy. Nie wiem, pod jaką klasę go zrobić. Pod A+ chyba go walnę. No, mi się wydaje, że pod A+ będzie najlepiej. Ale tego dowiecie się w następnym odcinku. Pod co go walniemy. I zobaczycie, jak go zrobimy. Dobra, piękny. Pory. W ogóle... Chyba A+ go zrobimy. Ale pięknie jest. No dobra, to co? Doszliśmy do celu po trupach. Wygrałem 30 wyścigów w kategorii B moim Nissanem Skyline'em z 1993 roku. Zrobiłem z niego w sumie dosyć dobrą bestię, tak jak widzieliście, no, czasami miał problemy z niektórymi samochodami, ale zazwyczaj dobrze sobie radził. No i cóż, będziemy chyba lecieć już następnym odcinkiem i pokażę wam, co chcę z tego samochodu zrobić. Także dzięki za oglądanie, napiszcie, czy wam się podobało, trzymajcie się i do następnego. Także elo, elo, pam, pam, pam.